święte krowy, są święte krowy, niektórzy myślą o wprowadzeniu świętych koni, a naszym gościem jest Anna Plaszczyk. Dzień dobry. Już dzień po tym wypadku dostaliśmy kilka telefonów. Wszystkie były dramatyczne, wszystkie relacjonowały bardzo dramatycznie wypadki tej nocy w Wiśle. W sumie 14 osób było, jeżeli dobrze przeczytałem. Tam była w ogóle masa osób. Aha. Tam była w ogóle masa osób, bo to była sobota, te kuligi jeździły, bo to nie tylko jedna para koni, nie tylko jedne sanie. Często ludzie mówią, że nie wiadomo, co to znaczy przeciążanie. Ja mówię, że to jest bzdura. W dwudziestoleciu międzywojennym opracowano te wzory, pracowano nad nimi jeszcze po wojnie. Przez długie, długie lata te wzory się nie zmieniły, ponieważ fizyka się nie zmienia. W tym dniu, w którym koń Szagi umarł, zwierzęta ciągnące po 14 osób na tych saniach mogły pracować nawet z prawie 2,5-krotnym przeciążeniem. Ale ponoć koń jest stworzony do pracy, że tak przerywam argumentami tych, którzy właśnie myślą, że to państwo nakręcają całą sprawę, bo przecież koń albo zostanie zjedzony, a od dawna przecież konie ciągną drewno, czy pracują w temperaturach, nie wiem, minusowych, tak? I nikt z tego powodu nie robi problemów, a niektórzy idą krok dalej i mówią, że przecież ludzie umierają na ulicach. To uciekające zwierzę zaprzężone do zbyt ciężkiego wozu, zbyt ciężkich sań, nie protestuje, no tak. Nie krzyczy, tylko ciągnie. Ciągnie, aż umrze. Aż 69% Polaków jest przeciwnych. Jak się dowiedziałem od pani wcześniej, to jest dekret papieża, tak? Tak. To taka historia, że już w średniowieczu papież zakazał chrześcijanom jedzenia koniny. Pani użyła kilka razy stwierdzenia Szagi umarł. Robi to pani celowo, prawda? To znaczy celowo używa umarł, nie zdechł. Zwierzęta nie zdychają, zwierzęta umierają. I to jest takie bardzo bolesne, że mówimy o zwierzętach, że zdychają, co sprawia, że ta ich śmierć jest mniej ważna. Czy pani jada mięso? Nie, ja już 18 lat nie jem mięsa i jak widać jestem całkiem przyzwoitym okazem zdrowia. Nie róbmy sobie rozrywki z cudzego cierpienia. To chyba tak najlepiej podsumuje naszą rozmowę. Beznachalnego dydaktyzmu.